kiedy moja Amelia odeszła ze Zdzichem, najlepszym kumplem od brydża, i zostałem sam jak palec w nosie. Miałem długo jeszcze zapach jej perkalowej nocnej koszuli, tu i ówdzie zapinanej na staromodny zatrzask. Pewnego popołudnia, gdy przyszedłem z parku do domu, zastałem roztworzony komputer. Pomyślałem, Amelia, ale patrzę w ekran. Nie, dostałem e-maila. Tej mniej więcej treści. Stefan, obserwuję cię już od roku, jak orbitujesz po streetach w tej wefte bez nonsens. Może moglibyśmy poczatować together czasami. Podpisane? Rosalia. Rocznik 27. Odpisałem natychmiast, odświeżając nieco mój angielski. I am IBM. Ok. Zamiast going my po chatach, weekendu sobie na czatach. Czemu nie? Podpisałem. Stefan, rocznik 25. I tak bez żalu dałem się sformatować, zamieniając niewierną Amelię na e-maile z Rosalią. Odtąd coraz rzadziej wychodziłem z domu, aż w końcu moim jedynym okienkiem na świat był Windows 2000, otwierany na przemian to przeze mnie, to przez Rosalię. Już po tygodniu zaczęło między nami iskrzyć tak, że myślałem nawet, że dojdzie do zbliżenia. Kliknij mnie jeszcze raz. Kliknij mnie jeszcze raz, gorączkowo e-mailowała Rosalia. Po chwili jednak wyjaśniła, że zawiesił jej się komputer, przepraszając jednocześnie za błąd stylistyczny. Jednak z dnia na dzień, day by day, jakby określiła to Rosalia, nieco popisując się swym angielskim, intymność naszej elektronicznej poczty osiągała coraz wyższy poziom megaherców, a jej ładunek emocjonalny momentami ocierał się o gigabajty. Pewnego wieczoru wyznała. Stefan, nasze zainteresowania i doświadczenia są tak zbieżne, pomyślałam, że moglibyśmy się ukompatybilnić. A przynajmniej na początek wymienić dyskami. Najchętniej wymieniłbym na nowy ten między czwartym a piątym kręgiem w odcinku lędźwiowym. Odpisałem, studząc nieco jej namiętność. Don't worry, Stefan. Napisała. Mój szyjny obrotowy jest unieruchomiony już od 10 lat. Ale to ma też swoje dobre strony. Żadna siła nie jest w stanie odwrócić mojej uwagi od monitora. Tymczasem więc zamiast dysków wymieniliśmy się dyskietkami z najnowszym zestawem ćwiczeń na powyższe odcinki, jednocześnie upowszechniając je w internecie, czym wzbudziliśmy niemałe zainteresowanie w kręgach zbliżonych do zwyrodniałych. Kiedyś, po kilku godzinach wspólnego surfowania, oznajmiłem Rosalii, że się wyłączam, bo już nóg nie czuję. Ja również odpisała, ale muszę ci coś wyznać, Stefan. Nie czuję, bo nie mam. Ale to ma też swoje dobre strony, dodała, siląc się na dowcip. Żadna siła nie jest w stanie oderwać mnie od komputera. Don't worry, Rosie.
z angielska wymawiając jej imię, chciałem zrobić jej przyjemność. Dla mnie liczy się głównie twoja inteligencja. Dobranoc. Całuję rączki. Nie mam, odpowiedziała szybko. Moja prawa górna kończyna to przewód zakończony myszką, którą w tej chwili klikam do ciebie. I'm sorry, odpisałem po dłuższej chwili, mieszając wzruszenie z zażenowaniem. Rosie, wiesz, dla mnie najważniejsza jest twoja dusza. Wiesz, wydaje mi się, że słyszę, jak bije twoje serce. To zastawka, Stefan. Zastawka. Okej. Odpisałem. I nieco nadwyrężając mój angielski, podpisałem. Steve Matrix, rocznik 25. I wyszedłem do parku.